Słowa prezydenta Rosji dotyczące wraku Tupolewa i jego zwrotu. Władimir Putin oznajmił na dorocznej konferencji prasowej, że w Rosji nadal trwa śledztwo w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku i dopóki sprawa jest w toku, Tupolew jest potrzebny śledczym. Zdaniem szefa MON-u rosyjskie dochodzenie nie jest przesłanką do przetrzymywania wraku. Rosja zawłaszczyła polską własność, bezprawnie ją przetrzymuje. To jest działanie, które jest absolutnie niedopuszczalne i wszelkimi dopuszczalnymi środkami prawnymi będziemy dążyli do odebrania polskiej własności. Ja w tej sprawie podjąłem już konsultacje z byłymi wysokimi przedstawicielami Międzynarodowego Trybunału Karnego. Minister Antoni Macierewicz przypomniał, że rosyjskie śledztwo jest prowadzone na podstawie załącznika 13 konwencji chicagowskiej. Zgodnie z nią, jak tłumaczył dziennikarzom szef MON-u, Rosja ma obowiązek zwrócić wrak, który jest własnością Polski. Minister obrony powiedział również, że polska komisja i prokuratura są bliskie ujawnienia całości przebiegu katastrofy. W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Władimir Putin mówił też, że katastrofy smoleńskiej nie należy wykorzystać do potęgowania napięć w relacjach między Polską a Rosją. Popularność antyimigranckiej i antymuzułmańskiej partii Alternatywa dla Niemiec wzrosła po poniedziałkowym zamachu na świąteczny jarmark w Berlinie o 2,5 punktu procentowego do 15,5%. Tak wynika z sondażu ośrodka INSAT dla sobotniego wydania dziennika Bild. To najlepszy wynik AfD od września. Popularność rządzącej chadeckiej partii CDU pod przewodnictwem kanclerz Angeli Merkel spadła natomiast o 1,5 punktu procentowego do 31,5%. Współrządząca socjaldemokracja SPD osiągnęła wynik 20,5% poparcia. AfD oskarża kanclerz Merkel o to, że otwartą polityką wobec uchodźców zwiększyła zagrożenie ze strony islamskich radykałów. W ubiegłym roku do Niemiec przybyło ponad 1 000 000 migrantów, w tym roku 300 tysięcy. Domniemany sprawca zamachu, 24-letni Anis Amrin z Tunezji, został w piątek zastrzelony przez policję w Mediolanie. Zdaniem śledczych siedział za kierownicą 40-tonowej ciężarówki, którą wjechał w tłum na bożonarodzeniowym jarmarku w Berlinie, zabijając 12 osób i raniąc około 50. W czerwcu niemieckie władze odrzuciły jego wniosek o azyl. Mimo to Tunezyjczyk pozostał w Niemczech. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie, któremu Amri przysięgło wierność na nagraniu opublikowanym przez propagandową agencję dżihadystów Amak. Liczba migrantów, którzy utonęli, próbując dotrzeć do Europy w tym roku, osiągnęła 5 tysięcy, oświadczyło ONZ. Jest to największa liczba zgonów w rejonie Morza Śródziemnego w ostatnich latach. Rzecznik ONZ oświadczył, że wzrost liczby ofiar wynika głównie ze złych warunków pogodowych podczas przeprawy morskiej, pogarszającej się jakości łodzi, na jakich ładowani są migranci, oraz taktyk stosowanych przez przemytników w celu uniknięcia ich wykrycia. Coraz częściej wysyłają oni jednocześnie wiele łodzi, co znacznie utrudnia akcję ratownicze. ONZ apeluje do Europy o uruchomienie legalnych szlaków migracyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo uchodźcom. Najczęściej do tragedii dochodzi na odcinku morskim z Libii do Włoch. Mniej groźne jest przepłynięcie z Turcji do greckich wysp, które często widać z brzegu gołym okiem, lecz mimo to i na tym szlaku dochodzi do licznych utonięć, szczególnie przy tureckim wybrzeżu. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji podała, że w tym roku dotarło drogą morską do Europy prawie 360 tysięcy osób, większość do Grecji i Włoch. Liczba migrantów, którzy utonęli podczas przeprawy, zwiększyła się o około 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ po wstrzymaniu się od głosu przez USA przyjęła rezolucję domagającą się od Izraela zaprzestania budowy osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich. Rezolucję przyjęto 14 głosami. Była to pierwsza od prawie 8 lat rezolucja Rady Bezpieczeństwa. Możliwe są opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. W centrum i na południu Polski miejscami mgły. Będą one ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura wyniesie od -6 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około -1 w centrum, do 2 stopni powyżej zera na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz północy umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach może osiągać 65 km/h.
Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To była reklama. 21:07. Sport w Polskim Radiu 24. W dzisiejszej przedwigilijnej audycji sportowej witam Państwa Maciej Gaweł i mój gość z Naczelnej Redakcji Sportowej, doskonale Państwu znany, Wojtek Łasicki. Dobry wieczór. Będziemy dzisiaj mówić o polskiej piłce nożnej, jako że rok się kończy, wigilia przed nami, stroik piękny w naszym studio, a więc trzeba będzie króciutko przejść przez to, co było, no może nie przez cały rok, ale tak od Mistrzostw Europy, czyli od reprezentacji przez tę pierwszą część sezonu ligowego. Postaramy się przyznać rózgi i prezenty. Oby tych pierwszych było jak najmniej. Oby tych pierwszych było jak najmniej, ale jak patrzymy na naszą piłkę ligową, to jednak trochę ich będzie, ale zacznijmy może od tego, co było, no chyba dla kibiców w tym sezonie najważniejsze. Mistrzostwa Europy, Wojtek, i pytanie z półrocznej perspektywy. Ten ćwierćfinał cieszy ci, czy dalej jesteśmy jeszcze bardziej zmartwieni? No, zapewne mogło być lepiej, bo ten mecz z Portugalczykami był do wygrania. Pocieszające jest to, że przegraliśmy po rzutach karnych, czyli nie przegraliśmy z późniejszymi mistrzami Europy, czyli powiedzenie, jak spadać to z wysokiego konia, w tym wypadku pasuje jak najbardziej. Słyszałem takie opinie, że jednak żal, że nie było tego półfinału, bo przecież w eliminacjach później, w meczu z Danią, zwłaszcza w meczu z Rumunią, Polacy pokazali się ze znakomitej strony. Ja jednak tak mam takie odczucie, że ta czwórka, czy tam ten ewentualny medal, bo pewnie gdybyśmy weszli do tej czwórki, wszyscy by wierzyli w pokonanie Walii i medal, byłaby trochę za dużym skokiem. Jednak może ten ćwierćfinał wpasowuje się w filozofię trenera Adama Nawałki, czyli krok po kroku w górę. I takiego czeskiego uczestnika rajdu Dakar, który jeździł quadem jako jeden z pierwszych. Czech Machaczek mawiał pomalu, pomalu. I będziemy na mecie. No, meta w ćwierćfinale, może to i dobrze właśnie, mówię, tak jakby był ten medal, to z jakimi by byśmy oczekiwaniami na mundial jechali? No ja. Takimi chyba jak zwycięstwo, jeden, jak zawsze. Jeden jedyny człowiek był w historii polskiej piłki nożnej, który powiedział, jadę zdobyć Mistrzostwo Świata. Pamiętasz, jak się nazywał? Jerzy Engel? Nie, Jacek Gmoch, Jerzy Engel, chociaż też był pewny swego, prawda? Bardzo pewny i swego runął i na ziemię aż tryskał ten optymizm z niego, to nie było za dobrze, ale Jacek Gmoch no, nie zdobył mistrzostwa, ale czy byśmy przyjęli miejsca 5-8 z pocałowaniem ręki chyba na mundialu? Z pewnością w tej chwili, a wtedy była to porażka w Argentynie, i prawda? Kto dostaje za tę kadrę, za ten dobry w końcu wynik od nas prezent? Kto najbardziej się zasłużył? Myślę, że cała kadra. Cała kadra? Myślę, że cała kadra. Tu nie ma co wyróżniać nikogo. Zresztą trener Nawałka też mówi, że wszyscy mają swój wkład w ten sukces, bo ja myślę, że to się zaczęło dużo wcześniej, bo sukces rodził się od budowania dobrej atmosfery, od tego, że od dawna nie było skandali w reprezentacji Polski piłkarskiej. Do Euro nie było. Do czasu pewnego, ale też z tego doskonale trener wybrnął, nie robił afery, nikogo nie ukarał, jakoś spektakularnie nie zamykał przed nim drzwi, nie wyrzucił, prawda? Tylko powiedział, panowie, pierwszy, ostatni raz, team spirit. Nawet między wierszami mówił, że gdybym kogoś nie powołał, kogoś ukarał, to by troszkę rozbiło tę drużynę, bo wyszłoby, że jeden czy dwóch, a Wojtek, no wyobrażasz sobie, że no nie wiem, nie będę rzucał nazwiskami, ale że przy jednym stoliku biesiadował 30-kilkuletni bramkarz z 20-letnim napastnikiem, o czym oni by mieli rozmawiać. No tak. Więc było ich więcej. Tak, ale myślę, że taka mała rózga za to imprezowanie jednak chyba by się przydało. Tak, ale za Mistrzostwa Europy. Za Mistrzostwa nie, ale za balangowanie tak, bo tak naprawdę... Musimy rózgę przyznawać? No nie musimy. Bo jak musimy, to ja bym taką małą różdżkę trenerowi Nawałce jednak dał. Za to, że
troszeczkę brakuje mu szaleństwa, a tym szaleństwem moim zdaniem byłoby na rzuty karne przeciwko Portugalczykom wystawienie Artura Boruca. Tak w ostatniej chwili. Jeden już tak zrobił. Jeden trener już tak zrobił i okazało się, że było to bardzo słuszne posunięcie. Chociaż jak sięgam pamięcią, to Boruc specjalistą akurat od rzutów karnych nigdy nie był. No ale troszkę broni tych karnych jeszcze do dzisiaj, także... Ja do Wawałki mam inną uwagę. Może troszeczkę zawodową, ale w końcu my, jako dziennikarze, jesteśmy przedstawicielami kibiców i pracujemy dla nich. Przekaźnikiem, tak. Tak, brzydko to brzmi. Przedstawicielami. Dla nich pracujemy, dla nich zbieramy materiały. A czego oni się mogą dowiedzieć od trenera Adama Nawałki? To mniej więcej tak. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja przed meczem? To ja odpowiem. Mamy plan. Tak. Mamy plan, który jest progres i mamy plan, który przygotowaliśmy. I ten plan przygotowaliśmy konkretnie na ten mecz z tym rywalem i dlatego wierzę, że piłkarze wykonają ten plan. A ponieważ jest progres, to wiara jest jeszcze większa. Tak, no niestety. Trener Adam Nawałka, z tego co mówią koledzy bywający w Europie na meczach reprezentacji, też mówią, że no... Dziennikarze z całej Europy nie wierzą w to zjawisko. Jak można mówić przez 15 minut, nie mówiąc literalnie nic? To co, za to mała rózga? Złotousty, nie jest mała rózga, może za to być. Natomiast trener jest od trenowania. Jak to kiedyś powiedział trener Legii Warszawa Dragomir Okuka, selektar je po to, co by selektarzyć. Tak. I tego a się piłkarz trzymamy. Jest po to, żeby piłkarzyć, tak też jest. Możemy powiedzieć. Dobrze, a więc... prezent dla całej kadry, malutka rózga dla trenera Adama Nawałki za duży wkład w rozwój języka polskiego. No i oczywiście rózga dla Balangowiczów, bo jak i to już Kazimierz Górski mówił, że pić też można, ale trzeba umieć. No, dlaczego oni to zrobili między meczami? To było bez sensu, głupie. Ale dobrze, temat selekcjoner Nawałka zamknął, więc my też po raz ostatni o nim mówimy. Poza kadrą mieliśmy europejskie puchary i nowy sezon ligowy, 20 kolejek za nami. Zacznijmy od pucharów, bo szybko się skończyły. Nie dla wszystkich. No to przypomnijmy. Na pierwszej rundzie wyłożyła się Cracovia i to była największa niespodzianka. Rywalem pierwsza runda eliminacji kwalifikacji Ligi Europy. Skandia Tetowo, Macedonia 0-2 na wyjeździe, 1-2 u siebie. Kompromitacja zespołu Jacka Zielińskiego i chyba inaczej tego nazwać nie można. A najciekawsze jest to, że Jacek Zieliński wciąż pracuje, prezes Filipiak się wykazuje w tym sezonie wyjątkową cierpliwością, bo przecież i w lidze Krakowi nie idzie. No tak, to 14 chyba, miejsce to na pewno nie jest to, na co czekał. To chyba prezent dla prezesa Filipiaka, chociaż on ma bardzo... Za cierpliwość. Taki symboliczny prezent, bo on przecież biedny nie jest, ale to jest zmiana w jego zachowaniu. Nieco dalej... W zasadzie można trudno powiedzieć, że dalej, bo od drugiej rundy zaczął Piast Gliwice i na tej drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy wyłożył się, przegrywając u siebie z IFK Göteborg 0-3, remisując na wyjeździe 0-0. Ale to już jest jednak troszkę inna firma, to IFK Göteborg, chociaż to też nie jest to, co w latach 90. Zespół, który grał z Legią Warszawa, oczywiście. Poza Legią i Ligą Mistrzów okazało się, że Zagłębie Lubin najlepiej było przygotowane przez trenera Stokowca do tego początku. Później był spadek trochę formy w lidze, ale jednak Sławia Sofia w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy 0-1 i straty odrobione 3-0 u siebie. Druga runda, no mecz kwalifikacji, ale chyba przejdzie trochę do historii polskiej piłki, bo i Partizan Belgrad to jest nazwa i nie tak często się zdarzają rzuty karne z udziałem polskich drużyn. I jeszcze grał Mirosław Radowicz przeciwko Zagłębiu Lubin. Do którego Belgrad wrócimy. W tych meczach nie było bramek w normalnym czasie gry. Zagłębie wygrało pokarnik w rewanżu 4-3 u siebie, no i poległo na Sonderiske, duńskim zespole i chyba mało kto spodziewał się tej porażki. Już większość kibiców widziała Zagłębie w tej fazie grupowej, w czwartej rundzie. A jeżeli nie, to po porażce z Partizanem Belgrada jest nikomu nieznanym zespołem z Danii, aczkolwiek zawsze trudno się grało z tymi mało znanymi właśnie skandynawskimi drużynami Polakom. Ja mimo wszystko za występ w pucharach Zagłębiu Lubin przyznałbym malusieńki prezencik, a widziałem niedawno, 2-3 dni temu, wywiad z trenerem Piotrem Stokowcem, który powiedział, że w tej chwili, w tym roku, za największy sukces, poza tym, że w ogóle do pucharów się zakwalifikowała jego drużyna, to właśnie ten dwumecz z Partizanem Belgrad będzie bardzo długo wspominał, bo jego zdaniem wtedy zespół był świetnie przygotowany do występu na europejskiej arenie
i grał naprawdę bardzo solidną piłkę. Jak powiedziałeś, później przyszedł mały kryzys. Ale właśnie za to też, tu jest też punkt, za który ten prezencik trzeba prezent dać Piotrowi Stokowcowi, bo jako jedyny z Pucharowiczów, nie licząc Legii Warszawa, z tego kryzysu swój zespół wyprowadził. Czyli to był, jak mawia Michał Probierz, że europejskie puchary są pocałunkiem śmierci dla polskich klubów, to Stokowiec się z tych objęć śmierci wyrwał, bo rzeczywiście po dobrym początku tam była seria meczów bez zwycięstwa, ale po 20 kolejkach Rok Zagłębie kończy na 6 miejscu z dorobkiem 31 punktów, a Pucharowicze inni Piast 13, Krakowia 14. Czyli tu jednak powiedzenie Probierza się sprawdziło, a więc zdecydowanie prezent dla Piotra Stokowca i jego drużyny. A dla Piasta to chyba nie będziemy ich męczyć, bo to byłoby ani liga nieudana, ani ten start w pucharach nieudany. I trudno powiedzieć, komu tutaj rozgadawać, bo było zamieszanie. Przecież Latal odszedł, za chwilę przyszedł. Tak jakby w tym klubie ktoś nie panował. Odszedł Wacek, odszedł Neszpor do Zagłębia właśnie. Także to chyba, jeżeli rózga, to dla działaczy. Dla działaczy, tak. Co najdziwniejsze, było wiadomo mniej więcej 3-4 miesiące przed zakończeniem poprzedniego sezonu, że w większości piłkarzy Piasta Gliwice kontrakty się kończą. I nikt nie ruszył palcem, żeby chociaż z tymi zawodnikami porozmawiać, jak oni widzą swoją przyszłość w Gliwicach. Tym bardziej, że czy chcą, czy nie chcą. Tym bardziej, że tam były takie kwestie wykupu. Oni mieli możliwość wykupu tych niektórych piłkarzy i za takie pieniądze, za które mogli ich kupić i za dwa razy tyle od razu odsprzedać gdzieś do Danii, Holandii czy Belgii. Więc tym bardziej niezrozumiałe. Choć do któregoś z polskich klubów, bo no, jak przecież trafił. Wyrobili sobie markę ci piłkarze, tak. Zdobywając z Piastem Gliwice wicemistrzostwo Polski. I to nie przypadkowo, bo wygrywali mecz za meczem i praktycznie do ostatniej kolejki toczyła się walka, czy Legia, czy Piast zasiądzie na mistrzowskim tronie. No ale cóż, taki zjazd jak z drugiego miejsca na koniec sezonu na 13 na koniec roku, to jednak duża rózga. Tak jest, duża rózga za jakieś takie nieperspektywiczne myślenie, jeżeli w ogóle myślenie było. No, to jest właśnie ten problem i to nie tylko problem Piasta. Legię Warszawa jako naszego reprezentanta w Lidze Mistrzów zostawmy na koniec, bo jest to też jeden z czołowych zespołów w lidze. A na dole tabeli mamy Górnika Łęczna. I teraz trudno tutaj przyznać komukolwiek rózgę czy prezent, bo to był zespół bardzo przeciętny, taki nijaki, powiedziałbym. Tak naprawdę nie ma się ani o co przyczepić, szarpać włosów, no bo grali słabo, przeciętnie, nie było promyków na lepszą przyszłość. I teraz pytanie. Franciszek Smuda, nowy trener, już zadebiutował. I teraz pytanie jest, próbuję się wczuć w rolę piłkarza Górnika Łęczna, czy dla takich piłkarzy osoba Franciszka Smudy na stanowisku trenera jest prezentem, czy raczej bardzo bolesną rózgą? No, znając to, co dzieje się na linii Franciszek Smuda piłkarze, no to na pewno odbierałbym to jako rózga, bo tu się trzeba solidnie wziąć do roboty. Trzeba będzie biegać. Na pewno. Natomiast z drugiej strony trener z taką charyzmą, utytułowany, co by nie mówić, może być odbierany jako prezencik. No może przyszedł rzeczywiście nas ten facet ratować. No, co prawda jego mina w meczu z Legią Warszawa, kiedy prowadził Łęczną no, po raz pierwszy. Ale to trzeba mieć pecha naprawdę, żeby trzeba, ale nie wiem, czy widziałeś, ten Smuda był taki z jednej strony lekko przerażony, a z drugiej strony taki trochę uśmiechnięty. Nie wiem, może mu się podobała gra Legii, że mamy taki zespół w kraju, ale trzeba mu oddać, że jeżeli będzie tak, jak z reguły jest. Ale Górnik nie grał, przepraszam, wcale źle w tym meczu. No właśnie o tym chcę powiedzieć, że jeżeli będzie tak, jak jest z reguły i tak, jak było z reguły z drużynami Franciszka Smudy, to możemy się po Górniku Łęczna spodziewać właśnie jednej rzeczy. Otwartej piłki. Tego, że to nie będzie autobus zaparkowany, tylko będzie gra. I to właśnie już pokazali w pierwszym meczu, bo Górnik Łęczna moim zdaniem rozegrał, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych swoich meczów w tym sezonie. Mimo wysokiej porażki. Tak, mimo wysokiej porażki. No i kończą rzeczywiście ten rok, bo to już przecież mamy rundę wiosenną teoretycznie. 5 spotkań z niej rozegrane na ostatnim miejscu w tabeli. Troszkę martwi, że on bezdomny jest ten klub. No, w Lublinie nikt nie przychodzi na te mecze. Ani Motor, ani oni. No. A nawet jak przychodzi, to na ogromnym stadionie. To też rózga dla działaczy. Ludzi wygląda naprawdę żenująco. Też rózga dla działaczy. Jeżeli chodzi o takie zespoły, Wojtek, jak, bo o Krakowie Piaście mówiliśmy, Ruch Chorzów, Śląsk Wrocław, to naprawdę trudno jest powiedzieć coś pozytywnego, dlatego proponuję, byśmy nie dołowali kibiców tych drużyn. Jutro Wigilia, pojutrze Boże Narodzenie.
To dajemy prezent kibicom tego klubu, tak. Tych klubów i o nich nie mówimy. Tak, albo inaczej, dajemy im rózgę, ale nie dla nich, tylko niech oni tę rózgę wręczą komu uważają w klubie. Tak, i będzie najlepiej. Wisła Płock, twoja. Ale to może za chwilę. Może za chwilę, bo tak pomówimy o tej lidze. Oddajmy głos komu innemu. Maciek Murawski, niedawno spotkany w Zielonej Górze, żeby było śmiesznie. Na żużlu był? Chyba tak. Zimą się wybrał, zapomniał, że o tej porze ale roku się nie jeździ. Tylko w Sanoku w Polsce, tak, ile się nie mylę. Natomiast Maciej Noskowicz wykorzystał to, że pan Maciej pojawił się w Zielonej Górze. Przepytał go m.in. na okoliczność polskiej ekstraklasy. I co usłyszał? O dziwo. Nasza liga się rozwija pod każdym względem. Świetne stadiony, coraz lepsze bazy, coraz lepsze akademie. Dzięki temu ci chłopcy, którzy trafiają do zespołów, są po prostu lepiej przygotowani do rywalizacji ze starszymi zawodnikami. Pojawiają się piłkarze w naszej lidze. Kilka lat temu nie bylibyśmy w stanie nawet pomarzyć o takich. Jeżeli spojrzymy na Odzidze Ofoe, nie ma możliwości, żeby kilka lat temu taki klasy piłkarz przyszedł. Bez względu na to, czy on miał jakieś problemy, czy nie, po prostu nie trafiłby do nas. Krasić, piłkarz, który grał w Juventusie Turyn jako gwiazda. On zrezygnował z gry w Turcji, zrezygnował z dużych pieniędzy, żeby grać w Polsce. Ilu młodych zawodników wyjechało ostatnio z naszej ekstraklasy. Drągowski z Jagiellonii za spore pieniądze do Fiorentiny. Linetti, Kapustka do Leicester. I oni odchodzą za duże pieniądze. To są miliony euro. A to też znaczy, że ta nasza liga jest lepiej postrzegana, bo nikt nie zapłaci za tych młodych chłopaków z jakiejś ligi, która jest nieuznawana za dobrą, takich pieniędzy. To pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku. I co pan na to, panie Maćku? Co ja na to? No trochę zaskakujące jest to stwierdzenie, bo to, że poziom jest wyrównany i emocje są duże, to jednak niekoniecznie znaczy, że ta liga idzie w górę do przodu. No właśnie. Stadiony owszem, tu się zgadzam. Mamy stadiony, tak. No piłkarze też, tylko pamiętajmy, że i Krasić, i Ofoe przyszli do Polski kompletnie bez formy, zapuszczeni jako, sportowo jako piłkarze. No, ale... Fajnie, że się podnieśli. Tak, fajnie, że się podnieśli. Fajnie, że nasi wyjeżdżają, nie fajnie, że nie grają. I no tutaj właśnie. Ja bym się cały czas zastanawiał, czy taki Kapustka, gdyby była taka możliwość, Legia go na pewno chciała, czy nie byłoby dla niego lepiej pograć rok tutaj. Dzisiaj czytałem wywiad z prezesem Leśnodorskim, który mówił, nasi piłkarze w innych klubach mogą dostać 30% więcej pieniędzy niż u nas. Ale te 30% to jest za mało, żeby oni odeszli. Bo my tworzymy taki produkt, więc no przydałoby się, ja do Arka Malarza nic nie mam, ale gdyby na ławce był bramkarz Drągowski, gdyby w zespole był Kapustka, na pewno trener Magiera nie płakałby. No właśnie, z tych trzech wymienionych przez Murawskiego piłkarzy praktycznie tylko jeden grywa, Linetti. O Drągowskim słuch zaginął. No jest cały czas na ławce rezerwowej w meczowej karze. Bywa, natomiast Kapustce to już nie wiadomo. No czasami chyba dwa gole strzelił w młodzieżówce w rezerwach. Tak chyba jest. Dwa gole, ile dobrze pamiętam, więc tutaj bym się wstrzymał. Jednak ta polska liga jako okno wystawowe wcale nie jest taka zła, a czy 18, 19, 20-latkowie powinni wyjeżdżać? No, jeżeli są to piłkarze na poziomie, nie wiem, Rahida Sterlinga, to proszę bardzo, ale tak to, nie wiem, ale wróćmy do ligi, bo mamy tutaj, patrzę na tabelę, Beniaminków. Wisła Płock, 11 miejsce. Arka Gdynia, 8. I powiem tak, bardziej mi się podoba gra Wisły Płock, na pewno jest chyba drużyną bardziej, może jej gra, taką miłą dla oka. Arka Gdynia, męczące te jej mecze, 0-0 bardzo często. Na początku sezonu wyglądało, że rzeczywiście twierdza Gdynia będzie bardzo długo nie do zdobycia. No w tej chwili otwiera bramy przed każdym, kto do niej próbuje wjechać. Natomiast oba zespoły mają za sobą coś, co nazywano kryzysem, tak? Bo Arka Gdynia zdaje się 8 kolejek bez zwycięstwa, Wisła Płock 9 kolejek bez zwycięstwa, ale wreszcie jedna z tych drużyn, konkretnie Wisła Płock, się podniosła. Czy był kryzys? Trener Marcin Kaczmarek kompletnie się z tym nie zgadza. Posłuchajmy zresztą, co powiedział szkoleniowiec płockiej drużyny. Nie zgadzam się z czymś takim jak teza o tym, że Beniaminek ma kryzys. On miał kryzys punktowy, natomiast podstawowym kryterium była skuteczność. Co innego jest, nie wiem, wpaść w dołek i przegrywać bardzo wyraźnie 3-4 mecze pod rząd na przykład i potem się z tego odbić, czyli na przykład wyjść z dołka jakiegoś fizycznego i tak dalej. U nas tego nie było widać. Myślę, że poza meczem z Lechem Poznań, w którym rzeczywiście nie mieliśmy zbyt wiele jakichś argumentów, sytuacji bramkowych, to pozostałe mogły się potoczyć inaczej, ale tak nie było i na pewno w pewnych momentach zabrakło nam też doświadczenia, takiej rutyny spowodowanej występami na tym poziomie.
ale jest to dla nas olbrzymie doświadczenie i moim zdaniem ta runda i ten rok, ta druga połowa roku można powiedzieć, no bo pierwsza to zupełnie inna historia, tak, awans wspaniały i świetna sprawa, to nas na pewno wzmocni bardzo. I to jestem o tym przekonany, że ten zespół będzie konkretniejszy, na pewno ten zespół będzie, powiedziałbym, bardziej zbudowany, jeszcze zjednoczony. Wisła Płocki 11, Arka Gdynia 8, więc Beniaminkowie nie zasługują na rózgi. Ja bym natomiast przyznał prezent prezesom, szefom Wisły Płock, bo było bardzo duże ciśnienie na zwolnienie Marcina Kaczmarka. A w tej chwili jest to trener, który pracuje 4,5 roku. Tak, ale w tym sezonie było bardzo duże ciśnienie, żeby kilka kolejek temu go zwolnić. Wyczekali, wytrzymali i to będzie procentować. Tak więc dobry, solidny, duży, ładnie zapakowany prezent dla działaczy Wisły Płock. W ogóle myślę, że dla Wisły Płock, mimo tego, że 9 meczów nie wygrała, to spojrzałem sobie na czub tabeli i tak, Jagiellonia Białystok, lider, 6 punktów Wisła Płock zdobyła, bo wygrała 2 mecze. Z Lechią Gdańsk wygrała 1, z Legią Warszawa 1 zremisowała, a więc mamy już 10 punktów i wygrała na wyjeździe z Zagłębiem Lubin, czyli 13 punktów na czołowych zespołach zdobyła ta drużyna. Dlatego, tak jak mówię, duży prezent. Pogoń Szczecin w tym sezonie moim zdaniem bezbarwna. Lech tak naprawdę do przyjścia nowego trenera też nie zachwycał. W sumie dobrze dla piłki, że ten zespół się trochę podniósł i będziemy go mieli najprawdopodobniej w czołówce walczącego europejskie puchary. Nie dawałbym ani prezentu, ani rózgi. Prezent, jeśli chodzi o Pogoń, to jest Adam Frączczak, najskuteczniejszy obrońca w polskiej lidze. Prezent dla Termaliki Nieciecza to moim zdaniem jest już to czwarte miejsce, które oni zajmują i sam fakt, że grają całkiem udanie w Ekstraklasie. Można długo dyskutować, czy takie kluby są potrzebne polskiej lidze, ale na pewno szefom tych firm i tego klubu no trzeba gratulować, że chcą inwestować swoje pieniądze, że ten zespół pełni jakąś kulturotwórczą rolę. No i Legia Warszawa na sam koniec, Liga Mistrzów, może te eliminacje... O Jagiellonii i Lechii, które przewodzą w naszej lidze? Jak niech zasłużą najpierw. Niech wejdzie, niech Michał Probierz znowu wprowadzi Jagiellonię do pucharów, niech Lech Piotr Nowak coś zdobędzie. Czyli z Lechią prezenty Gdańsk przyznali sobie sami, będąc zimą. A my mamy Legię Warszawa, która bardzo się męczyła w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Awansowała tak naprawdę dzięki golom Nemani Nikolicza, który przeprowadził nas przez dwie rundy w ostatnim meczu Legii z Dundalk. Kto Michał Kucharczyk strzelił gola. O Besniku Hasim nie będziemy mówić chyba, bo to... Już spuszczono na niego zasłonę milczenia. Zwłaszcza, że zastąpił go geniusz. Jacek Magiera. Nie boję się tego powiedzieć na razie. Geniusz, który ma bardzo specyficzne i zdystansowane podejście do swojego zawodu. Chciałbym w jednym klubie pracować przez wiele lat. Natomiast wiem, że to jest sport. Zawód trenera jest zupełnie inny niż pozostałe. Tutaj często trenerzy są zwalniani, zmieniani po to, aby zmienić koncepcję. Natomiast nie każdy trener później akceptuje na przykład, kiedy jest człowiekiem klubu, zostanie i pełnienie innej funkcji. Jest to na pewno rozwojowy zawód, taki, który powoduje to, że wyniki decydują o tym, w którym miejscu się jest i one tak naprawdę kierują życiem szkoleniowca. Więcej o Jacku Magierze, jego sytuacji, o tym jak przyszedł do Legii, jak objął ten zespół 2 stycznia w audycji Andrzeja Janisza też o 21.05 też w Polskim Radiu 24, a ja mogę podsumować to, Wojtek, tylko jedną rzeczą. Legii ani prezent, ani rózga, bo tam jest Magic, który ma czarodziejską różdżkę i to widzieliśmy naprawdę, no bo to było, mnie nawet ten mecz z Borussią Dortmund zachwycił. To 4-8. No to był jeden z najfajniejszych meczów, jakie widziałem. I przypuszczam, że wiele goli, czego więcej trzeba. Że kibice w Europie, to chyba najbardziej pamiętny mecz będzie polskiej drużyny, może po remisie Górnika z Romą. Czyli to był prezent od polskiej drużyny i niemieckiej dla kibiców z całego świata. Jacek Magiera, Magic, Legia Warszawa walczy dalej w Lidze Europy, a my życzymy wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. Żegnają was Maciej Gaweł, Wojtek Łasicki. Informacje dnia w skrócie. Minęła 21.30, Paulina Łukawska, zapraszam.
Francja nie potwierdziła na razie doniesień mediów, że Anis Amri, zastrzelony w Mediolanie przez włoską policję, domniemany sprawca zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, przejechał w trakcie ucieczki z Niemiec przez jej terytorium. Włoska agencja ANSA podała, że Amri dostał się z Chambéry we Francji do Turynu, skąd kontynuował podróż pociągiem do Mediolanu. Według mediów przy jego zwłokach znaleziono dokumentujący tę trasę bilet kolejowy. Trwa Wigilia z ubogimi w Warszawie. Ponad 400 potrzebujących dostało zaproszenie do wigilijnego stołu. W programie tradycyjne potrawy, kolędowanie i prezenty. Spotkanie organizowane jest przez wspólnotę San Egido w podziemiach kościoła w niebo Wstąpienia Pańskiego na Ursynowie. Zawsze się dzieliłem upadkiem rodzinnie, a teraz nie mam się z kim podzielić. Tylko tutaj. Wszyscy są bardzo mili. Dużo jedzenia, dobrego, chór pięknie śpiewa. Jestem samotna, jestem chora. Jak jestem w gronie, to inaczej się czuję. Podnosi mnie to na duchu. Sylwia Gawrysiak, wspólnota San Egidio. Na całym świecie wspólnota San Egidio organizuje takie wigilie. Od 35 lat już ta tradycja się rozwija. W tym roku w 73 krajach, w 600 miastach do stołu usiądzie 200 tysięcy osób. Znów jest, tak jak co roku z nami, nasz pasterz, ksiądz kardynał Kazimierz Sznycz. Być może to jest tak, że wszyscy niewątpliwie potrzebujemy tego bycia przy Jezusie, Jego ciepła, Jego serdeczności, ale tacy ludzie, którzy potrzebują tej pomocy w sposób szczególny, są jakby realizacją tego, co się nazywa zamiarem Pana Boga, który nas umiłował, żeby wszystkich ludzi zbawić. W Wigilii z ubogimi pomogło ponad 700 wolontariuszy, którzy przygotowali jedzenie, ustawili stoły i ustroili salę. Pracujący oraz uczący się w Polsce Ukraińcy wyjeżdżają na święta do domów. Trudno dostać bilety na autobusy, a na granicy trzeba czekać, czasem nawet 10 godzin. Tym tematem zainteresował się Piotr Pogorzelski. Warszawski autobusowy dworzec zachodni pełen jest podróżnych, głównie Ukraińców. To właśnie stamtąd odjeżdżają autobusy na Ukrainę. Karol Dzieciątko z firmy sprzedającej bilety międzynarodowe powiedział mi, że zainteresowanie jest ogromne. W tym momencie to już mało miejsca stało na cokolwiek. Większość Ukraińców kupiła bilety już wcześniej. Obawiają się jednak kolejek na granicy. Dokładnie teraz przed świętami to jest tak duże korki na tej granicy. Rzeczniczka komendanta Głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias powiedziała mi, że przed świętami wzrasta ruch na przejściach z Ukrainą. Najwięcej przekroczeń notowanych jest jednak latem. Przed świętami ruch nieco wzrasta, ale dalej nie osiąga tego pułapu z okresu wakacyjnego. Według danych Straży Granicznej najlepszy okres, aby przekroczyć granicę polsko-ukraińską, to same święta. Wyjątkowo mało podróżnych jest także w Nowy Rok. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 zapraszam punktualnie o godzinie 22. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Tymczasem na zegarach 21.33, dokładnie dziś piątek w kalendarzu, 23 dzień grudnia. Mateusz Drozda, witam Państwa i zapraszam na nasz program Do Północy, a co przed nami? O polskich produktach chronionych w Unii Europejskiej. Które polskie produkty znajdziemy na liście chronionych unijnymi certyfikatami? Niektóre z nich wchodzą w skład wigilijnych świątecznych potraw. Jak skutecznie promować polskie wyroby w innych krajach Unii Europejskiej? Na ten temat między innymi po godzinie 23 na naszej antenie w panoramie europejskiej. Drugi temat tej audycji to 20 lat wolontariatu europejskiego. Punktualnie o 22 wiadomości, tuż po nich magazyn informacyjny 24 godziny w Polsce i na świecie. Jeśli Państwo chcieliby przypomnieć sobie, co dziś się działo w Polsce i na świecie, to dobra okazja, by tę godzinę również z nami spędzić. Już teraz serdecznie zapraszam. Natomiast najbliższe 20 kilka minut spędzimy bardzo kulturalnie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Weekend kulturalny w Polskim Radiu 24. Wiem, że czas jest wyjątkowy. Witamy Państwa, Maja Kluczyńska i dr Justyna Napiórkowska. Witam. Dzień dobry. Doktor Justyna Napiórkowska, historyk sztuki i proszę Państwa, dzisiaj będziemy opowiadały Państwu o malarstwie, ale niekoniecznie tak dokładnie będziemy opowiadały o kierunkach w malarstwie, o obrazach, o ich twórcach. Powiemy tak,
Powiemy o Picassie, powiemy o Modiglianim, powiemy o konkursie Fundacji imienia Franciszki Eibisz i powiemy też o Eugeniuszu Eibiszu. Tak, pani Justyno? Tak, we wszystkim tym znajdziemy polski komponent, polskie elementy w tej historii malarstwa światowego, tak no naprawdę. No właśnie, bo to już jest światowy poziom. Gdzie mamy niebywale fascynującą historię polskiego Paryża w latach 20. XX wieku. Tam też byliśmy, artystycznie przynajmniej. W takim razie zacznijmy jednak od aktualnych rzeczy, czyli o konkursie dla fantastycznych młodych malarzy, o konkursie, czyli o Grand Prix Fundacji imienia Franciszki Eibisz. To jest tegoroczny konkurs. Tak, każdego roku, 3 grudnia, przyznawana jest nagroda w konkursie dla młodych malarzy. Jest to konkurs dla artystów, którzy są do 10 lat po ukończeniu studiów w Akademiach Sztuk Pięknych. Konkurs, który został powołany przez profesora Eugeniusza Eibisza, wieloletniego profesora, pedagoga, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Warszawie. Konkurs, który myślę, że jest jednym z takich ważnych ogniw w debiutach artystycznych dla młodych twórców dzisiaj. Akademie Sztuk Pięknych, które bardzo prężnie i wspaniale działają w Polsce i które mają naprawdę imponujące dokonania, jeśli chodzi o tę pedagogikę artystyczną, bo wiele osób ze świata zwraca uwagę na to, że mamy bardzo wysoki poziom artystyczny właśnie naszych uczelni. Tych uczelni jest kilkanaście, blisko kilkadziesiąt i z tych uczelni zgłoszeni zostali do konkursów w tym roku, w tej edycji blisko 300 autorów. To naprawdę bardzo wiele nazwisk, jeśli uwzględnimy właśnie te ograniczenia czasowe, że dotyczy to tylko pewnej grupy twórców, tych, którzy są dość świeżymi adeptami Akademii Sztuk Pięknych, bądź studentami ostatnich lat, bo dla takich osób także konkurs jest otwarty. Więc przy wyłonieniu 42 finalistów można było mieć właściwie taki prawdziwy przegląd, ogólnopolski przegląd tych środowisk artystycznych, tego jakie jest malarstwo teraz i jakie będzie, bo przecież to jest zapowiedź. Jacy są ci młodzi malarze, prawda? Bardzo różnorodni. Jaki mają punkt widzenia, co obserwują, co ich inspiruje? Można powiedzieć, że po wystawie konkursowej, po wystawie finalistów konkursu Grand Prix Fundacji imienia Franciszki Eibisz, jedno jest pewne. Nie ma jakiegoś jednego kierunku, nie ma jednego nurtu, który byłby dla młodych artystów znaczący. Mamy do czynienia z tak dużą eksplozją indywidualności. To jest naprawdę takie święto indywidualności. Młodzi artyści poszukują, każdy widać bardzo indywidualnie swoją drogę twórczą eksploruje. I tutaj w tym przyglądaniu się właśnie tych młodych twórców bardzo ciekawie można patrzeć na nich przez pryzmat profesora Eugeniusza Eibisza, tego, który był u zarania konkursu, który był pomysłodawcą tej idei premiowania młodych, bo on także wtedy, kiedy wiele lat temu blisko 100 podejmował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Także właściwie od razu zdecydował, że idzie drogą swojej indywidualności, że najważniejszym zadaniem przed artystą jest znalezienie drogi do siebie, znalezienie swojego wyrazu, a otoczenie, akademia ma temu służyć. To mają być instrumenty, które uposażą młodego artystę w techniczne czy praktyczne umiejętności w tym eksplorowaniu swojego talentu. W tym roku Grand Prix ex aequo otrzymała artystka z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, pani Lena Achtelik, i bardzo odrębny obraz pani Magdaleny Dreścik z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obok tego przyznano 8 wyróżnień honorowych dla plejady artystów znów niezwykle różnorodnych, m.in. Joanna Nowińska z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, czy Katarzyna Karpowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, będąca absolwentką tej uczelni. Święto malarstwa, tak możemy powiedzieć, i także zreasumować to w słowach, które stały się takim życiowym mottem Eugeniusza Eibisza. On powiedział kiedyś: mnie interesuje tylko malarstwo, i rzeczywiście w jego biografii widać, jak bardzo tej idei podporządkował swoje życie, w jaki sposób
w jaki sposób było to autentyczne. Nie tak dawno miałam wyjątkową okazję razem z Katarzyną Napiórkowską uczestniczyć w rozmowie z postacią niezwykłą, z byłym studentem Eugeniusza Ejbisza jeszcze w Krakowie w latach powojennych. Był to pan Andrzej Wajda, student wówczas Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Student, można powiedzieć, trochę zbuntowany wobec profesora. To była postać w dobrym rozumieniu tego słowa trochę niepokorna wobec tej wizji artystycznej, którą profesor Eugeniusz Ejbisz przekazywał. I muszę przyznać, że było niezwykłym odkryciem wysłuchanie wspomnień, tych zdań zapamiętanych przez pana Andrzeja Wajdę z czasów studenckich, kiedy przyszedł na akademię, żeby z jakąś wizją, z jakąś potrzebą tworzenia, z jakąś potrzebą ekspresji i nie do końca dobrze znajdował się w tej pracowni, w której się znalazł profesora, w czasie studiów profesora Eugeniusza Ejbisza i być może wtedy też zasiliły się te baterie, które sprawiły, że później mieliśmy tak wybitnego reżysera. Reżysera, który cały czas, jak wiemy, wracał do języka malarskiego. Wracał do malarstwa, do obrazów, prawda? Tak, to tak, jego tak. Obrazy, to jego filmy, to obrazy. Ty jego filmy pięknie malował, pięknie widział, obrazy. Patrzył obrazami, tworzył obrazami jednak. To tak. Malarstwo miał gdzieś tam pod skórą. I poszukiwał zupełnie innych wymiarów w malarstwie niż to, co po wojnie proponował Eugeniusz Ejbisz, ale do tego trzeba byłoby troszkę spojrzeć bliżej na całą biografię Eugeniusza Ejbisza i przyjrzeć się tej osobowości, co ją kształtowało, co sprawiło, że Eugeniusz Ejbisz stał się jednym z takich najbardziej konsekwentnych kolorystów polskich, bo to można w największym skrócie powiedzieć. Więc jeśli możemy dzisiaj o tym porozmawiać, to trzeba zacząć tę historię od dzieciństwa w Lublinie. Eugeniusz Ejbisz urodził się pod koniec XIX wieku. To też taka ciekawa, anegdotyczna historia dotycząca daty urodzenia. Nie mamy pewności, czy to była końcówka 95 roku, czy też 15 stycznia 96 roku, 1896 mm-hmm. roku, co było związane z taką praktyką wówczas podobno. No właśnie, bardzo... dużo o tym czytałam, że to nie jedyna postać, gdzie te daty urodzin, zwłaszcza przełomu lat, no dziwnie tak były podawane, albo skrywane, albo niekoniecznie. I prawdopodobnie miało to pewną przyczynę, mianowicie chodziło o opóźnienie wcielenia do armii carskiej. W związku z tym taka pragmatyczna przyczyna, choć też na przełomie grudnia i stycznia można myśleć o jeszcze bardziej przyziemnych przyczynach, mianowicie mocnych zimach, które czasami nie pozwalały na to, żeby dobrnąć do miejsca, gdzie należało takie dzieciątko zarejestrować. Pierwsze zapisy, które mamy, to są zapisy z kościoła aktów chrztu, gdzie też bardzo pięknie w tym języku, który znamy z archiwów, z tych ksiąg parafialnych, opisane jest, że oto przyniesiono dzieciątko. I to dzieciątko miało stać się później wybitnym malarzem. Nie była to łatwa droga, ponieważ rodzina w Lublinie widziała w Eugeniuszu Ejbiszu raczej kontynuatora tradycji rodzinnych, takich mieszczańskich. Ojciec pragnął, żeby syn został prawnikiem. Natomiast Eugeniusz Ejbisz, myślę, że już dość wcześnie poczuł tę potrzebę tworzenia, już w czasie szkolnym w Lublinie. Później znalazł się w Krakowie, gdzie stał się właściwie dość szybko samodzielny. Tutaj mamy niepełne informacje biograficzne dotyczące tego, co się działo w relacjach rodzinnych, ale wiemy, że ojciec wydziedziczył syna. Początkowo Ejbisz podjął studia prawnicze w Akademii Sztuk Pięknych, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale marzenie o zostaniu malarzem w nim było, a może nawet się wzmacniało i rosło. I nie dostał się od razu do Akademii Sztuk Pięknych, ale jak opowiadam historia, którą ja znam od mojej mamy Katarzyny Napiórkowskiej, która usłyszała ją osobiście od profesora Eugeniusza Ejbisza, pewnego dnia na plantach. Młody Ejbisz, może 19-letni, spotkał
rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, nie mniej, nie więcej, tylko Jacka Malczewskiego. Wielką postać, niewielkiego wzrostu podobno, w czarnej pelerynie podszywanej czerwienią. Taka postać, która nadawała koloru w ogóle, myślę, że tej całej tym czasom swoim młodopolskim w Krakowie. I jak wspominał Eugeniusz Ejbisz, zastąpił Malczewskiemu drogę. Wywiązała się rozmowa, która była niebywale dramatyczna, to znaczy Jacek Malczewski nie był osobą, która by tak szybko dała się przekonać do takiej wizji, którą przedstawił Eugeniusz Ejbisz, który właśnie argumentował, że chciałby zostać malarzem. I to, co wiemy, to zakończenie, które myślę, że też stało się takim kolejnym mottem dla Eugeniusza Ejbisza i może też być bardzo ciekawym wątkiem dla młodych malarzy. Mianowicie Malczewski miał powiedzieć: jesteś uparty, będziesz wybitnym malarzem. Oby ta cecha charakteru determinowała życie utalentowanych osób, prawda? I ta upartość w tworzeniu nie tylko malarzy dotyczyła. Myślę, że pod tym względem... twórczych zawodów. Tak, i także nie zmienia się to w czasach. Właściwie ten cudowny dar konsekwencji, tak. Takiego samookreślenia także, którego wyrazem w końcu jest upór. Upór, tak. który okazuje się być cechą taką bardzo twórczą po prostu i konieczną. I zaprosił go Jacek Malczewski, profesor Jacek Malczewski zaprosił go do swojej pracowni jako takiego, nazwijmy to, studenta wizytującego i po tym czasie młody aspirujący artysta dostał się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, podjął studia i okazało się, że był jednym z najzdolniejszych studentów. Czyli prawo nie przeszkodziło. Prawo nie przeszkodziło, prawo zostało bez żalu właściwie porzucone i chwilę później także miał okazję odkrycia wielkiego świata, bo otrzymał już po ukończeniu studiów malarskich, otrzymał stypendium rządu francuskiego, stypendium wyjazdowe do Paryża. I to dopiero były niezwykłe lata, to dopiero był niezwykły czas takim rozwoju artystycznego, konfrontacji z tym, co wówczas mówił świat artystyczny, bo przecież Paryż był jego bijącym sercem. To tam się wszystko, co najważniejsze w sztuce działo. To do Paryża zjeżdżali zewsząd artyści od dzisiejszej Białorusi, tak jak Chaim Sutin, od gdzieś dalekich zakątków Rosji, przez Skandynawię, przez Hiszpanię, bo przecież to był także Paryż, gdzie już taki mocno zakorzeniony był Pablo Picasso, czy Włochy, gdzie z Livorno z kolei przyjechał Amadeo Modigliani. To była ta słynna paryska bohema, która w latach 20., w czasach kiedy, które nie były czasami spokoju, wbrew pozorom, bo przecież to są też czasy, gdzie nadszedł w pewnym momencie ten krach, kryzys ekonomiczny. Niemniej jednak to był taki czas niebywale barwny, niebywale twórczy, takiego ścierania się wizji artystycznych, takich spotkań, tych niezwykle barwnych postaci, bo przecież każdy, kto przyjechał w tym czasie do Paryża, przywiózł ze sobą swoje tradycje, swój świat. Jeśli skonfrontujemy dziś niezwykle cenionego Chaima Sutina, który pochodził z jakiejś niewielkiej wioski, z bardzo ubogiej rodziny, gdzie właściwie nie miał dostępu do tego świata kultury, który dla Paryża był codziennością, bo codziennością mógł być Louvre, mogło być oglądanie dzieł mistrzów. Przyjechał z tą też potrzebą tworzenia, z tą też potrzebą samookreślenia się jako artysta. A obok tych twórców byli tacy jak właśnie Amedeo Modigliani, który z kolei pochodził z bardzo zacnej rodziny, właśnie z włoskiego portowego miasta Livorno. I ci wszyscy twórcy, właściwie ich los w Paryżu można powiedzieć, że zrównał się. To znaczy ci, którzy pochodzili z bardzo ustabilizowanych środowisk, jak i ci, którzy gdzieś popłynęli za marzeniem, nie mając ku temu żadnych środków, oni wszyscy razem znaleźli się na jednej wyspie, właśnie gdzieś, właściwie na dwóch wyspach. Jedną z nich był paryski
Paryski Montmartre, a drugą był Montparnasse. I tam dzielili losy bardzo wspólne, bardzo skromne. Ale niekiedy, jakże bardzo twórcze. Ale jakże twórcze. I w tych twórczych losach mamy, myślę, naprawdę fascynującą historię. Historię obecności polskich twórców, także wspaniałego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, o którym ostatnio bardzo ciekawą opowieść opublikowała Lila Tmochowska. To była postać, najpierw Leopold Zborowski w Paryżu zajmował się sprzedażą książek, między innymi książek takich bibliofilskich. Później zajął się także promocją artystów, w jakiś sposób wniknął w środowisko artystyczne i stał się jego częścią. Do tego stopnia, że proszę wyobrazić sobie dzisiaj, jeżeli idziemy do MoMA, Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Tam w bardzo eksponowanym miejscu znajdują się dwa obrazy Amedeo Modiglianiego. Jeden z nich to jeden z jego słynnych, niezwykle rozpoznawalnych aktów, a drugi to portret Anny. Kim była Anna? Właśnie, Anna Zborowska, żona Leo Zborowskiego. I to jest jeden z licznych portretów, które dotyczyły właśnie Zborowskiego i jego żony. Zborowskiego Amedeo Modigliani malował kilka razy i był to rzeczywiście marszant, który naprawdę uwierzył w Modiglianiego. Dzisiaj wydaje się to zupełnie niewiarygodne, bo mamy do czynienia z artystą jednym z najbardziej uznanych, takiego, o którym kręci się filmy fabularne. Jego życie jest legendą. Ten czas paryski jest jakąś taką legendą. Ta walka także z gruźlicą, ta biografia, w której chwilę po jego śmierci jego młodziuteńka narzeczona, też przepięknie portretowana Jeanne Buterne, popełnia samobójstwo, wyskakując przez okno, będąc w ciąży. Niezwykle dramatyczne były te losy i w tych losach towarzyszył do pewnego momentu właśnie Modiglianiemu tenże polski marszant Leo Zborowski. Niebywale fascynująca postać, która też odkryła Chaima Soutina. Dziś Chaim Soutin jest artystą, który jest właściwie na bieżąco wystawiany w paryskich muzeach. Widziałam dużą wystawę w Pinakotece, publikuje się o nim książki i bardzo często niestety mamy taką nieobecność czy niepełny obraz, a czasami zafałszowany obraz tego środowiska polskiego. Właśnie opowieści o Leo Zborowskim. Ta narracja, z którą można się spotkać w publikacjach we Francji, jest zupełnie inna niż ta, którą my możemy znać, czytając jego listy. Na przykład takie, które kierował do Eugeniusza Eibisza. Myślę, że tutaj znaczenie ma niedostępność językowa, to, że niewielu jest to francuskich w pewnym sensie barierą, prawda? Tak. I to jest także nasze zadanie i staramy się w jakiś sposób je wypełniać, żeby dzielić się tą wiedzą, którą w naszym obszarze językowym posiadamy właśnie o Leopoldzie Zborowskim, który to Zborowski ufundował właściwie Modiglianiemu możliwość spędzenia długich wakacji na południu Francji. Jeśli myślimy o Amedeo Modigliani, myślimy od razu o portretach. Otóż Modigliani z inspiracji Zborowskiego namalował także zaledwie kilka pejzaży, ale właśnie te pejzaże pochodziły z tego okresu, kiedy Zborowski ufundował Modiglianiemu pobyt na południu Francji, kiedy Modigliani miał leczyć właśnie swoją chorobę gruźlicę. Z tego czasu też zachowane są bardzo ciekawe listy, które pokazują taką trochę niefrasobliwość artysty, który właściwie cały czas finansowany przez swojego marszanda, no tak okrężnie odpowiada, że właściwie nie maluje, bo spędza czas zupełnie inaczej na tym południu Francji, co zresztą pewnie niosło ze sobą wiele różnych pokus i uroków, innych uroków. Życie, tak. Więc w tym środowisku chwilę właściwie już po śmierci Modiglianiego znalazł się właśnie Eugeniusz Eibisz, który wystawiał i u Zborowskiego, i u bardzo cenionego marszanda z tej tak zwanej Rive Gauche, czyli z lewego brzegu Sekwany, marszanda Bernsteina, gdzie ten nasz
polski artysta właściwie został od razu zintegrowany do międzynarodowego środowiska, gdzie był pokazywany właśnie obok największych, gdzie stał się taką autentyczną częścią tego artystycznego kręgu, wystawiany oprócz Paryża także w Nowym Jorku już w tamtych latach 30. Obok także Chaima Soutina, właśnie wspominanego malarza, dziś niezwykle cenionego. I w Paryżu oczywiście to życie bohemy, które toczyło się gdzieś pomiędzy kolekcjami Louvre, gdzie artyści po prostu oglądali mistrzów i konfrontowali się, tak jak pisał Eugeniusz Ejbisz w takich recenzji, którą wysłał do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która miała stanowić też, myślę, taką formę uzasadnienia tego stypendium artystycznego. Opisywał swoje spotkania z wielkimi malarzami, z Leonardo da Vinci, z Rafaelem, z obrazami, które po prostu oglądał w Louvre, mając w tamtych czasach, gdy nie mieliśmy reprodukcji, gdzie ta dostępność obrazu była bardzo, bardzo ograniczona, więc o to trzeba było po prostu fizycznie pójść do Louvru i spędzać godziny przed tymi obrazami. I Eugeniusz Ejbisz, jak mówił, próbował, studiując te obrazy, znaleźć taką indywidualną nić każdego artysty, żeby rozpoznać, dlaczego Leonardo jest inny, w jaki inny sposób on prowadził narrację na swoich obrazach, jak inaczej, jakimi środkami innymi budował to. Czym była ta osobliwość artysty, że Leonardo jest zupełnie inny niż Rafael, niż Michał Anioł, gdzie skrywała się, jaka była ta właśnie indywidualna ścieżka twórcza. I to były najważniejsze studia artystyczne, jakie Eugeniusz Ejbisz, myślę, odbył. Właśnie to oglądanie wielkich. A pani Justyno, proszę powiedzieć, gdybyśmy mieli dzisiaj zastanowić się, co stanowi o stylu malarza, to te cechy, które pani przed chwilą wymieniła, a o których mówił, pisał Eugeniusz Ejbisz? Czyli ten indywidualizm, taka odrębność, ta osobowość i osobliwość twórcy. Myślę, że współcześnie to nawet jest takie narastające zjawisko takiej wiary w siłę osobowości. Tak. Wtedy, kiedy właściwie wszystko na świecie się w jakiś sposób uniformizuje, globalizuje, to właśnie artyści są tymi, którzy wyrażają jakąś odrębność, jakąś, właściwie zaznaczają siebie na mapie czasu, może tak, bo to te osobowości przetrwają. Nie zapamiętamy wiele więcej, ale twórczość artystów zapamiętamy z naszych czasów, myślę. Mam nadzieję, że zapamiętamy, co ich odróżnia, jak oni przedstawiali nam współczesnych im nie tylko twórców, bo to nie tylko portrety, ale jak też pani tutaj cudny przykład podała, pejzaże. Pięknie dziękuję. O konkursie, o Grand Prix Fundacji imienia Franciszki Ejbisz tegorocznym, który chwilę temu, 3 grudnia się odbył, o tym konkursie powiedziałyśmy, od tego się zaczęło, przez barwną i cudowną postać Eugeniusza Ejbisza, przez całą bohemę francuską, wspominając Modiglianiego i Zborowskiego. Pięknie pani za to dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Justyna Napiórkowska, historyk sztuki, była moim i państwa gościem. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu Ninateka.pl. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Promocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radio 24. Autopromocja. Minęła 22.
Polskie Radio 24. Informacje dnia. W zamachu w Berlinie zginęli głównie Niemcy, ale też obywatele czterech innych krajów. Takie dane przytacza jedna z niemieckich gazet. Dwaj Libijczycy, którzy uprowadzili dziś samolot, nie mieli przy sobie broni, a atrapy, poinformował o tym premier Malty. Rok 2017 będzie niekorzystny dla negocjacji w sprawie Brexitu. Tak wynika z brytyjskiego raportu. Paulina Łukawska, zapraszam. Znana jest już tożsamość wszystkich 12 ofiar śmiertelnych poniedziałkowego zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie, poinformował niemiecki tygodnik Der Spiegel, powołując się na źródła we władzach bezpieczeństwa. Według nich zabici to 6 mężczyzn, 5 Niemców i polski kierowca ciężarówki oraz 3 Niemki, Czeszka, Włoszka.